Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj. Oj, kurde, spokojnie. Dzisiaj opowiadam o tym, na czym ten kurs cały będzie polegał. Praktycznie udało się go skończyć przed rozpoczęciem studiów, więc, jeden cel na wakacje spełniony. Oficjalnie też mogę się pochwalić drugim celem, czyli zostałem w końcu tym juniorem w Salesforce. Ie. No i drugi cel też spełniony. Nie muszę się martwić przez najbliższy rok, że nie będę opał doświadczenia. Także kilka rzeczy się sprawdziło, kilka się udało. Także super. Wy jeszcze pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja muszę Wam opowiedzieć, że zastanawiałem się, jak udostępnić ten kurs. Ten kanał jest mały, także udostępnienie wszystkiego na raz nie miałoby żadnego sensu, ponieważ no, strzelam, że nikt by tego nie zobaczył, algorytm by mnie zjadł i po prostu nikt by nie dostawał powiadomień. W sumie i tak zakładam, że mało osób ma te powiadomienia. Natomiast no, nie pokazywałby się ludziom, ponieważ te filmy nie byłyby cały czas nowe, tylko udostępniając je w jednym momencie, no to wszystkie by się pojawiły. Z drugiej strony lekcje są bardzo krótkie, czasami trwają minutę lub dwie, także udostępnianie jednego odcinka na jeden dzień byłoby bez sensu, kiedy na przykład lekcja trwałaby 50 sekund. No myślę, że też tak sądzicie, także nie ma sensu udostępniać jednego odcinka na jeden dzień. Dlatego w przyszłą środę cały kurs zacznie się udostępniać. Od godziny 16 co 15 minut będzie pojawiać się jedna lekcja. Nie będą pojawiać cały czas co 15 minut, tylko w przedziale od 16 do 18 lub od 16 do 19 każdego dnia. Cały kurs pokaże się w ciągu 5 dni. Ja dzięki temu może dotrę do większej, szerszej publiki, może nie, zobaczymy. Natomiast to no, nie udostępnia tego wszystkiego w jednym czasie, także może to będzie jakiś plus na przyszłość po prostu. Dla kogo jest ten kurs? Prawda jest taka, że jak znacie podstawy HTML-a i CSS-a, no i coś tam wiecie o JavaScriptie, to możecie przejść do tego kursu. Na spokoju, lecę tam od podstaw, pokazuję Wam zmiany, jakie wprowadziło ECMAScript 6 i dalsze wersje Javascriptu, oczywiście tylko te zmiany, które przydadzą nam się w kursie. Za bardzo czasami odbiegam od Gatsby'ego, no i tutaj jest jeden minus, ponieważ skupiałem się właśnie bardziej na tych podstawach Reacta i jakichś tematach lekko zaawansowanych niż na samym Gatsby. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, natomiast poradnik miał być dla początkujących, dlatego teoretycznie, jeżeli umiecie HTMLa, CSSa i JSa w jakimś tam małym stopniu, to po obejrzeniu tego kursu Będziecie mogli spokojnie stworzyć sobie stronę, jakąś wizytówkę czy jakiegoś malutkiego bloga właśnie w technologii Gatsby'ego. Cały kurs ma za zadanie przedstawić Wam Gazbiego. Pokazuje, że znając podstawy Reacta oraz strukturę Gatsby'ego możecie tworzyć naprawdę zaawansowane, ale też proste projekty w bardzo prosty sposób. Przechodzę przez podstawowe tematy, takie jak tworzenie propsów, routing, tworzenie komponentów funkcyjnych, klasowych, kontekst. Wiecie lub nie wiecie, w poprzednim odcinku o tym mówiłem, pat mi dysk. No i na początku miałem taki plan, że wrzucę wszystko do jednego worka i po prostu będę robił na przykład kontekst w komponentach klasowych i kontekst w komponentach funkcyjnych. Tak samo jeśli chodzi o huki, przedstawiałem huki w komponentach funkcyjnych, a potem odwzorowywałem to wszystko w komponentach klasowych. Natomiast po tym jak padł mi ten dysk, no strasznie brakowało mi czasu, a teraz zaczęły się studia, więc tego czasu miałbym jeszcze mniej, z tego względu sobie to odpuściłem. Także jak na początku pokazuję, jak coś zrobić w komponencie funkcyjnym, a potem klasowym, to jednak potem wszystko jest pokazane w komponentach funkcyjnych. Operuję także na takich zaawansowanych zagadnieniach, jeżeli chodzi o Gatsby'ego, czyli pokazuje Gatsby SSR, Gatsby Browser, generujemy sobie strony, czy też podstrony naszego bloga. Za pomocą Gatsby Note. Oczywiście mogłem coś pominąć, ale skupiałem się tylko i wyłącznie na tych rzeczach, które potem w przyszłości możecie sami rozwijać i z których możecie troszeczkę bardziej wejść na wyższy poziom. Chodzi mi o to, że chciałem Wam po prostu zajawić temat Gatsby'ego w taki sposób, abyście wiedzieli, jakie zagadnienia musicie poruszać, no i z tych zagadnień dalej możecie się rozwijać. Takimi zagadnieniami są na przykład animacje, które pokazuje Style Components, pokazuje je także w bibliotece Framer Motion, a także w Gisapie. Tutaj jest bardzo ważna rzecz. W całym kursie nie tworzę jakiejś zaawansowanej strony. Tak naprawdę operujemy na jednym kwadracie i na jednym divie. Nie ma tam w ogóle żadnego layoutu. Po prostu wrzucam komponenty, albo je usuwam, albo przenoszę. I tak naprawdę tyle. Jeszcze raz wspomnę, bazujemy tylko na kwadracie, który ma background color chyba na red, z tego co pamiętam. I wszystko tyczy się wokół niego. No i oczywiście wokół menu, bo jakąś tam nawigację musiałem zrobić, żeby Wam pokazać routing. Cały mój kanał w szczególności opiera się na Gatsbym, także jeżeli potrzebujecie... Jakiejś strony, w sensie zrobionej od podstaw do końca, no to na tym kanale już znajdują się takie filmy. Znajdują się nawet livey z tego co pamiętam, w których robiłem takie strony, także tam też was odsyłam i zapraszam. Liczę na wasz feedback. Jest to mój taki pierwszy kurs. Poświęciłem na niego sporo czasu. Mam nadzieję, że jakoś się przyjmie. Oczywiście zakładam, że może się nie przyjąć i może być na niego hejt. Natomiast co, no hejt też jest hejtem. Ważę, żeby był konstruktywny. W sumie konstruktywna krytyka to nie hejt, ale no. Ogólnie wyraźcie swoje zdanie w komentarzach pod odcinkami. Jeżeli coś się nie zgadza, jeżeli jest coś nie tak, a powinno być inaczej i wy to zauważycie, to też mówcie. Natomiast jeżeli Wam się spodoba, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Niech się to niesie. Niech ktoś się uczy Gadzbiego, ponieważ naprawdę jest to fajna technologia i Jumps, powinien być troszeczkę wyżej niż jest. A w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, pamiętajcie łapce, subskrypcji. Cześć!